Dzień dobry. Dzień dobry. Będą emocje? No mam nadzieję. No, tak, bardzo. Volkswagen wygra, tak? To raczej należy się tak spodziewać, że jeśli się nic nie wydarzy na Sardynii, jeśli chodzi o Volkswageny, awaria, jakieś tam przypadki i tak dalej, no to bukmacherzy bardzo nie zarobią, bo pewnie 3 Volkswageny na pierwszym miejscu. No, dla nas emocje będą pewnie związane z występem Roberta i Maćka. Robert deklaruje, że to jest jego jeden z ulubionych rajdów. Jechał w zeszłym roku nową trasą, aczkolwiek w tym roku jest jeszcze ona bardziej zmieniona. No ale też jakby mówi, że pakiet, który posiada, czyli no, głównie chodzi o opony, no, niekoniecznie muszą się dobrze spisywać w warunkach na Sardynii. To jest problem. To może być problem. Może być problem, jeśli wiesz, pojadą tak, jak pojechali w Portugalii. No to możemy liczyć na metę, na punkty. To nie będziemy mieli emocji. Tylko trochę nie będzie wtedy emocji, no bo emocje będą na zasadzie, czy przejedzie odcinek specjalny. No ale z drugiej strony, no gdzieś jakieś cele muszą być, no bo jak do tej pory wszelkie próby bardzo szybkiej jazdy przynosiły pewne efekty, ale do czasu. No, tu chodzi pewnie też o jakieś tam doświadczenie i o kontynuowanie dobrej pasy, która zaczęła się od Portugalii. Ja wiem, że punkty są tutaj nie najistotniejsze, bo ta klasyfikacja i tak już jest w zasadzie, można powiedzieć, podzielona i tutaj nic się już wielkiego po takim czasie braku punktów nie da wywojować, no ale zawsze to ładnie brzmi. Śledziłeś opinię o tym, określmy to, nowym Fordzie po Portugalii? Znaczy, no, generalnie wszyscy chwalą silnik, który jest troszeczkę bardziej elastyczny i daje jakby większe możliwości, jeśli chodzi o kwestię momentu, jakby ulokowania tego momentu, że jest wcześniej, do momentu obrotowego oczywiście, że jest wcześniej dostępny i tego typu sprawy. Natomiast no, wszyscy też mówią o tym, że jakby w kwestii zawieszenia, w kwestii prowadzenia się tego samochodu, jeśli chodzi o układ przeniesienia napędu i zawieszenia, no, to wiele się nie zmieniło. Ale... No, czyli wiemy, kto wygra. Liczymy na kolejne Wiemy, punkty. Kto wygra, wiemy, kto mniej więcej może być w środku i no, ewentualnie... No, Citroen wiadomo, że... Poprawił się. No, będzie w miarę konkurencyjny, ale... A Hyundai nieprzewidywalny. Hyundai jest mocno nieprzewidywalny, ale widać po ostatnich rajdach, że coś tam się chyba lekko zacięło. Przeglądałem listę startową, już tak z innej beczki, przeglądałem listę startową na początek lipca. Na rajd polski i to wygląda, muszę powiedzieć, imponująco, zwłaszcza WRC2, to mogą być bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. No, przypuszczam, że na Sardynii też pewnie będzie więcej emocji i ścigania się w WRC2 niż w samym WRC, no ale już taki mamy los i takie mamy mistrzostwa w tej chwili, więc niejednokrotnie wspominaliśmy, że tak naprawdę mistrzostwa świata powinny być samochodami WRC2, no ale nie do nas te decyzje należą, możemy tylko trzymać kciuki. To ja bym chciał jeszcze wrócić na chwileczkę do dobrego bardzo startu na Azorach. I jak patrzysz na to z perspektywy paru dni, bo ja mam pewne jeszcze przemyślenia. Znaczy no nadal jakby uważam, że był to bardzo dobry start i wiele więcej przy tym, co się działo, nie dało się osiągnąć. Potwierdziło się to, no właśnie, że... ale czy ty nie uważasz, że to jest no, tutaj też pewnego rodzaju przewaga psychologiczna jest po stronie Brina, który jak walnie, to się nic nie stanie, a Kajtka, który jak walnie, to może nie pojechać dalej. No bez wątpienia, masz rację. Też uważam, że komfort pod tytułem możemy jechać wszystko bez względu na okoliczności i jeśli cokolwiek się wydarzy, to nie grozi nam zawieszenie sezonu, jest bez wątpienia czynnikiem przyspieszającym. No. Więc troszkę lepiej w tej sytuacji ma Craig Breen, choć nie wiemy do końca jak, ale przypuszczać należy, że ma lepiej. No, no jednak jest kierowcą fabrycznym. Jest to zespół fabryczny, a Kajto jedzie w zespole prywatnym, który musi gospodarować określonym i z góry założonym budżetem, więc bez wątpienia jest to też czynnik wpływający na ten nacisk nogi na pedał gazu. Czyli BHP u Kajtka. Tak jest. No to do zobaczenia. Dziękujemy.